Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Playable Teaser. Wszystko wiadomo, zielona poświata niczym w Daylight'cie, a pamiętam, ja wtedy byłem zesrany o tej porze. Cholera. Nie chcę, serio, ja już nie chcę, niech to się już skończy. Ja doceniam, bo za darmo można ściągnąć ten teaser, aby ktoś nie wiedział, nie, ale... Niech to szlak, nie. Okej. Co może wyjść? Tak po prostu, tutaj. I to będzie już tyle. Halo. Cholera, chyba zmoczyłem. Bo nie zniknęła zielona poświata. 23:59, no kurde. Może to był jedyny moment, kiedy mogłem autentycznie opuścić to mieszkanie. Ale tak skopałem. Ale nie chcę znowu widzieć podrygiwującej babki, bo to jest naprawdę dla mnie turbo mega straszne. Dobra, jeszcze raz. Może będzie zielona poświata już? Z powrotem? Nie. Cholera. Trzeba było bardziej eksplorować, a teraz muszę chyba, bo to chyba chodzi o to, że muszę poczekać do 12. A później nie wiem co, w okna spoglądać? Kurde. Właściwie nie wiem co ja wtedy zrobiłem. Fuck. Dobra, może płód? Powiedz mi co mam zrobić. Gadaj co wiesz. Pewnie nic nie wiem, bo się nie zdążył urodzić nawet. O. No, nie. Tak, boję się przez okno spojrzeć. Jezus Maria. Dobra, co, czekamy na 12, tak? Ej, czy te drzwi za mną się... Nie. Jezus Maria, myślałem, że się otworzyły. Dobra, 12. Co teraz? Iść do zegarka? Ostatnio poszedłem. Słabo na tym wyszedłem. Ale no faktycznie jest już północ. Jest północ. Pytanie, gdzie jest pani? Nie, za oknem. Tu też jej nie ma. Jeszcze. O mój Boże. Wydawało mi się, że ją tu widziałem. Kurde, paniusiu, przestań mnie dręczyć! Choć w sumie, jeżeli faktycznie bohater zrobił to, co myślę, że zrobił, czyli... zabił swoją żonę w alkoholowym amoku, no to zasłużył, żeby cierpieć takie katusze. Ale czemu gracz też musi cierpieć razem z nim? Tego nie kuwa. Dobra. 911. Proponuję wykręcić ten numer. Rano drzewa, kwiatki, gałęzie. Shit. Wow, moment. Nie, to jest tylko fło. Krajobraz z dołu, powiedzmy. Krajobraz dworu. Okej. Może teraz, jak się cofnąłem tak bardzo, to ją zobaczę znowu. Nie chcę wcale, ja wcale nie chcę jej zobaczyć, ale później będzie ta zielona poświata może. Jakoś się uda. Jesteś? Nie, nie macie. Super. Znaczy wiesz, ja się cieszę, nie? Ale... Nie wiem, czy jest to jakiś progres teraz będzie coś... No kurde, fuck! Czy to są te same pomieszczenia w kółko? Nie, myślałem, czy w oknie. I can hear them calling to me from hell. Czy mówiąc them, masz na myśli swoją małżonkę i nienarodzone dziecko, który... ten płód... który jest w zlewie? Cholera, nie macie na górze w oknie, no nie, przypadkiem. Nie? Super.
Co? Tego nie było. Tego nie było. Serio? Sprawdzić dziecko? Okej, nie odwracam się. Wejdę w ten sposób do łazienki. Strajfując. O fuck, nie mogę. Ty się śmiałeś? Ty się śmiałeś? Powiedz, że ty się śmiałeś. Nie. Aha, okej. Okej. Skoro nie ty, to kto? No dobra, zwykłe obrazy. No, no dzwoń. 911. Chyba, że jesteśmy w Polsce, to 999, 997, 998, obojętnie. Wszystko, co mam mrugające koguty, niech tu przyjedzie. I niech otworzą te drzwi. Kurde! Może faktycznie tam muszę coś zrobić w trakcie, kiedy zegar wybija północ. No, drzwi zamknięte. Co? Co? Kurde! Nie można się bać płaszcza, piechol. Zwykły płaszcz. Serio, sprawdzę jeszcze raz, czy zegar na pewno pokazuje północ? Czy na pewno to jest ta godzina? Może autentycznie trzeba, kiedy on wybija, podejść do telefonu czy coś? Ja wtedy właśnie w okolicach telefonu się kręciłem. Kurde. Dreszcze, dreszcze, dreszcze na całym moim ciele. Serio? Chyba bałbym się jeszcze bardziej, jakby bohater tutaj zasuwał tak szybko jak wtedy, kiedy był pijany. Czy tam pod wpływem czegokolwiek. Dobra. Zielonej poświaty niestety brak. Cofnęliśmy się w czasie, czyli pewnie faktycznie tutaj coś trzeba zrobić w odpowiedniej kolejności. Tylko co i w jakiej? Misio! Fuck! To, ale to już było, to już było. To już było. Na tym misiu. Mhm. Co teraz? Może żonę obczajmy, bez oka. Aha. Dobra, chodźmy do tej drzwi, ale nie otwierajmy. Tylko stąd zaraszuje. A może... A tyłem? Tyłem nic nie idzie zrobić. Dobra, czekamy na wybicie 12. Niech stanie się północ. Cholera, ej, ja kiedyś będę schodził po tych schodach i mnie coś złapie za kostkę. Dobra. 12, cholera. Radio? Nie, kluczyki? Może drzwi? Nie. Telefon? Kurde, przestał wybijać. Obraz. Gałęzie. Mąż. Dobra, tam jej nie ma w tamtym oknie. Harczy, harczy, ale co poza tym? Dobra, tu. Przeczytaj jeszcze raz. No słyszę i czytam i wszystko wiem, no kurczę, nie czekaj na mnie, serio, nie czekaj na mnie. No zwłaszcza nie, na pewno nie czekaj na mnie w oknie. Ani wewnątrz, tym bardziej nie wewnątrz. Mam jakiś inny zestaw dźwięków, czy mi się wydaje? Kurde! Panie Kojima, co ja tu mam zrobić? Przekombinowałeś teraz. Ej, a może faktycznie, a rozejrz... Jezus, dobra, nie, to tylko lampa. Pamiętajmy, że tam cały czas dynda lampa. Nie, kit, to skoro nie teraz. No tak, no wybacz, no. Podejrzewam, że gdyby nie był pijany, to by nie zrobił tego, co zrobił, no. Fuck, a poza tym, skoro go kochałaś, niby, no to czemu go tak teraz dręczysz? Ej! He? Przecież nic... Nic nie zrobiłem. Czy ona się paliła wcześniej?
nie wydaje mi się. A która jest godzina? Tak właściwie teraz? No kurde! To co jest grane? To czy to jest jakiś totalny random? Fuck! Może zostańmy trochę w świetle? Dobra, nie ma jej na górze. Dobra, wybija znowu. Chodźmy. No słyszę harczenie. Słyszę. W ogóle ten zegar, to nie on bije. No na pewno nie, tu bije zegar z kukułką. No. Jest tam! Jest babszy, cholera! Ale jest w świetle. Ej, nie! 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 Nie zbliżaj się! Odsuń się! Gdzie mam uciekać? O, postanowiła zniknąć sama. Okej. Okay. A może teraz drzwi się otworzą? Jak spojrzę na radio, albo tu, albo gdzieś, cokolwiek, coś? Dobra, chodźmy. No. Niebieska poświata. Kurde, tego nie było. Jeszcze. Była zielona. Ale dobra, będę się kręcił tak długo tutaj. Póki nie rozwikłam zagadki. Wow, shit. Tak, totalna ciemnia. Właśnie, a moment. Może to jest ultrafiolet? To teraz piechol bacznie się rozglądaj, naprawdę bacznie. Bo może coś wypatrzysz? Może na jednym z obrazów? No. No, zamknięte i spoko. Znaczy to tylko tyle, że nie będę musiał się cofać już teraz, jeżeli spojrzę na wszystko i wszystkie rzeczy. Momencik, wybaczcie. Ej, moment. No północ. Północ jak mordę strzelił. Czyli co to znaczy, że jak to się wychylę, to babka będzie? No. Bo ja jej nie widzę. Ja jej nie widzę. Ale może ona widzieć mnie. Jest płód. Jest, poświećmy jego niebieskim światłem. Dobra, jest blisko ta baba, ja to czuję. Słyszmy w dziurę z tej strony. Ej, serio, mi się cały czas wydaje, że tam jest oko, nie? Dobra. A może ja powinienem właśnie wtedy podejść do niej, najbliżej jak to było możliwe. Jezus Maria. No tego to wy mi nie róbcie. No. I can hear them calling for me from hell. Ja nie chcę zmarnować tej niebieskiej poświaty teraz, no. A może trzeba, no co innego ja tu mogę zrobić? Mogę się włóczyć, póki babka nie wyskoczy i mnie nie przestraszy znowu. A tego nie chcę, serio. Fuck. Ale autentycznie, no co ja mogę? Co ja mogę? No macie jakiś pomysł, serio, bo może jestem debilem po prostu. No naprawdę, patrzyłem na ściany. Ej, dobra, może patrząc na sufit, może na suficie coś jest. No. Jest coś? Okej. Jest bardzo blisko. Bardzo blisko. Niech ją szlak. Dobra, ej nie, serio? Wiecie co, ja sobie pójdę w te drzwi jednak, mimo wszystko. Boże, nawet cień wygląda jak ona. No drzwi. Nie, na pewno nie. A może jednak? Te klucze? I do widzenia?
Ale dobra, była zielona poświata, teraz jest niebieska. No dobra, wyjdźmy. Zobaczmy, czy to już będzie to, może? Myślałem, że tam było Leave Me Alone, Lisa. No to by się zmieniło. Okej. Zwykła poświata, normalna pora, coś godzina, chciałem powiedzieć pora dnia, ale to nie jest dzień. Ani w grze, ani tutaj za oknem. Kurczę, koło, która jest? No, pierwsza z groszem, no super. Bravissimo. Ej, dobra, tak przejdę jeszcze z 3 razy. Może jej się to nie spodoba. Że tak olewam czekanie do północy. Na rzecz tego, żeby po prostu przejść przez drzwi. No. Może o to chodzi? Może mam wyprzedzać czas, a nie czekać, aż upłynie. Ej, i zielona poświata? Co? To na tej zasadzie jest? Dobra, jej tu nie ma. No, daylightem na kilometr mi zajeżdża. Ale co, utracę zieloną poświatę dosłownie w momencie przejścia przez drzwi, tak? No pewnie. Okej, okay, a czy jeżeli przejdę jeszcze z 2 czy tam 3 razy, to wróci niebieska? Bo to będzie znaczyło, że jestem na tropie. Pewnie coś trzeba wykonać w trakcie zielonej poświaty i coś w trakcie niebieskiej. Tylko co? Tak właściwie. Niby pomieszczenie nie jest jakieś ogromne. Ale kurczę, no w mindfuck jak cholera, no i żadnych wskazówek, co zrobić. Dobra, ale mam nadzieję, że tym razem nie będzie jej tutaj. Dobra, pięknie. Jak jej nie ma, jest pięknie. Mhm. Tylko ja się cały czas boję, że ona tam na górze, na tym balkoniku, za balustradą, stoi i na mnie patrzy po prostu. Okej. Okay. Jeszcze teraz powiem, chyba to będzie 3, tak? Kurczę, mogłem liczyć. Mogłem liczyć, ile razy trzeba przejść. A może to chodzi tylko o to, że przejście po północy się liczy. Cholera wie, nie? Autentycznie cholera wie. No nie no, kurczę, brak... Co to było? Szczęk zamka słyszałem, inny niż powinien być. Wręcz bym powiedział dodatkowy. No nie rób mi tego. Maleńka, nie rób mi tego. Okej, dobra, tam się buja lampa i stąd te dźwięki. Wiadomo. Niebieska? Ej, kurde. Dobra, ostatni raz, kochani. Ostatni raz. Przejdę przez tamte drzwi. Ostatni raz, bo nie mam pojęcia, co tu należy zrobić. Dobra, na szczęście się nie pojawiła. Chwała jej za to. Dobra, łapek żadnych, łapiących za kostki. No szyt. Dobra, ale tej, ani nie niebieska poświata, ani nie zielona. To co ja mam zrobić? Nie, dobra, na pewno... Teraz już jestem prawie pewien, że muszę poczekać do północy, co to było. Czy wy to też widzieliście? Nie, 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 dobra, nie, to tylko Fata Morgana przywidziało mi się. Nie, dobra, zgłupiałem. Nie wiem, co jest grane. Kurde, muszę się poważnie zastanowić, ale nie, serio. Ej. Ej, ej, ej. Nie wydawało mi się, nie? Że ona przemknęła za oknem. Nie wydawało mi się, nie? Prawda? Kurde, cholerna moja ciekawość. Dobra, nie ma jej. Ani za oknem. Ani tu w korytarzu. I dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Serio, nie, kochani, przechodzę. Przekraczam teraz próg tych drzwi. Dokładnie. Spójrzmy jeszcze raz, bo może mi się naprawdę wydawało. Nie, na pewno mi się wydawało. Nie, serio, nie wiem co zrobić. Kończę w tym momencie. Żegnam się z wami, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro, cześć, hej. Się poważnie muszę zastanowić. Bo chcę to jak najszybciej skończyć. Jak najszybciej. To jest katorga. No ciśnienie na pewno mi skoczyło. To
To jest pewniak akurat. To jest pewniak. Uff, dobra, na razie.